Radio Kratów. I Panie Marszałku, na koniec jeszcze pytanie od słuchacza. Kiedy ruszy wreszcie budowa Urzędu Marszałkowskiego przy Alei Pokoju i po co, jak to pytają słuchacze, urzędowi taki pałac? No może zacznę to Po co? Dlatego, że my ponosimy olbrzymie koszty najmu pomieszczeń. W tej chwili Urząd marszałkowski znajduje się w sześciu miejscu w Krakowie i z naszych analiz wyliczeń wynika, że budowanie nowego urzędu w jednym miejscu, oprócz korzyści takich organizacyjnych, bo to jest niewątpliwe, obniży nasze koszty mniej więcej o 30%. A więc to jest, to jest ta główna, główna przesłanka. Chcemy po prostu, żeby administracja była trochę tańsza, Niż, niż to jest w tej chwili. No a kiedy ruszymy? Trwają ostatnie prace przygotowawcze, mam tu na myśli dokumentację, taką już budowlaną i chcemy ruszyć na początku.